Kto z Was pamięta, ile jeszcze parę lat temu kosztował średniej klasy zestaw sygnalizatorów wędkarskich na polskim rynku? Tak tani nie był. Ale dziś, gdyby się tak niezbyt dokładnie przyjrzeć, to też znaleźlibyśmy takie, które kosztują sporo. A co, gdybyśmy przyjrzeli się dokładniej? Nas interesują nowości. Jeśli pojawi się coś ciekawego na polskim rynku wędkarskim, coś ciekawego z Waszej perspektywy, to chcemy o tym powiedzieć. Mamy kandydata na dzisiejszy film. Nekoto, nowy gracz na rynku elektroniki wędkarskiej, który oferuje wędkarzom zestawy zaawansowanych sygnalizatorów wędkarskich w cenach od 239 zł. Warto sprawdzić, co te urządzenia kryją w środku. W ofercie mamy zestawy 3 plus 1 i w wyborze aż 7 kompletów. Różnią się tak naprawdę od siebie detalami i na nich właśnie postaramy się dziś skupić. Urządzenia te posiadają regulację tonów, głośności i czułości. Jak większość urządzeń na rynku, wyposażone są w diody LED informujące o braniu na sygnalizatorach, jak i dołączonej centralce. Wszystkie zestawy są wodoszczelne. Deklarowany zasięg wszystkich centralek to 300 metrów. Nasz test potwierdza te dane. Wszystkie sygnalizatory są przystosowane do podświetlanych swingerów najpopularniejszych firm. Sygnalizatory, jak i centralka posiadają praktyczne etui. Sygnalizatory zasilane są bateriami 9V oraz A23 12V, a centralki popularnymi małymi paluszkami. Elektronika w urządzeniach ma nam zapewnić minimalny pobór energii i długie działanie baterii. Wersje budżetowe oferują nam podstawowe funkcjonalności i przy zakupie warto na to zwrócić uwagę, by nie być rozczarowanym. Ale z kolei zestawy serii A i D posiadają funkcję brania w dwóch kierunkach, a inne jak Neko Carp seria F posiadają wbudowaną diodę LED, którą można regulować w zakresie 7 barw. Specyfikacja poszczególnych zestawów dostępna jest na stronie firmy. Warto zajrzeć, by zapoznać się ze szczegółami. Skupmy się teraz na ich wyglądzie i wykonaniu. Na pierwszy rzut oka wyglądają całkiem porządnie. Jak się okazuje, nie bezpodstawnie. Zestawy zróżnicowane są stylistycznie i kolorystycznie. Wygląda na to, że ludzie odpowiedzialni za te dwa aspekty znali się na swojej pracy. Z informacji, jakie uzyskaliśmy w firmie Neko, ich zestawy mają wiele wspólnego z produkcjami topowych producentów w tym segmencie. Cokolwiek to znaczy, sygnalizatory wyglądają bardzo solidnie i bardzo estetycznie. Seria E posiada wygodną funkcję, która daje nam możliwość sprawdzenia brania na sygnalizatorze nawet po dłuższym czasie. Guzik M nawet od minuty do 5 minut można sprawdzić, czy było branie. Seria C ma barwę camo. Dodatkowo posiada unikatową funkcję, która umożliwia rozłączanie komunikacji pomiędzy sygnalizatorem a centralką. Seria B posiada wkręcane sniggersy, czyli stabilizatory wędziska. Seria G to sygnalizatory niewielkich rozmiarów. Posiadają podstawowe funkcje. Zazwyczaj ceny podajemy na końcu, ale te w tym odcinku padły już na samym wstępie. Co nie oznacza, że zostawimy Was bez ciekawego zakończenia. Wszystkie urządzenia objęte są 2-letnią gwarancją. To mamy wszyscy. Ale także, co warte podkreślenia, kupujący otrzymują także dożywotni serwis pogwarancyjny. Sygnalizatory karpiowe Neko. Naszym zdaniem ciekawa propozycja dla polskich wędkarzy karpiowych. Dlatego o tym mówimy.